Szanowni, słyszeliście na pewno, że wczoraj, tak, 8, była matura z matematyki na poziomie podstawowym. Nagrywam ten film 9 maja, w dniu matury z angielskiego. No i tam pojawiło się takie zadanie, podobno trudne. No, chodzi o to, że mamy plac, czy powierzchnię w kształcie prostokąta, na której chcemy umieścić 3 wybiegi dla zwierząt, to chodzi o schronisko dla zwierząt, i ogrodzić je siatką, tak jak tutaj. No, w zadaniu jest powiedziane, że każdy z tych fragmentów musi być prostokątem. No, żeby oszczędzić siatkę, to one powinny mieć wspólne boki, więc to musi w ten sposób wyglądać i wtedy cała ta powierzchnia też jest powierzchnią, jest prostokątem. Cała ta figura też jest prostokątem. No i mamy obliczyć wymiary każdego z tych wybiegów. To jest istotne, bo nie wymiary całego prostokąta, tylko wymiary każdego z tych wybiegów. No i zapisać obliczenia. No i to podobno jest trudne zadanie, no a wydaje mi się, że potrafimy je rozwiązać, dysponując tą elementami algebry, którymi już dysponujemy. No i wyobraźcie sobie, że ten prostokąt wygląda w ten sposób i że ma jeden bok ma długość a, a drugi b. No w zasadzie, gdybyśmy chcieli myśleć o tym, żeby ustalić, jak obliczyć największe pole A i B, tak żeby pole powierzchni było jak największe, no to przychodzi nam do głowy to, czego już żeśmy się dowiedzieli, analizując czy stosując wzór na różnicę kwadratu, że spośród prostokątów o tym samym obwodzie największe pole powierzchni ma kwadrat. No ale tu jest pewna subtelność, która zarazem pozwala nam zrozumieć, na czym polega siła algebry. Ta subtelność polega na tym, że jeśli chodzi o obwód, to musimy jeszcze dostarczyć tych siatki na te dwa ogrodzenia tutaj. Więc wzór na obwód wygląda inaczej. To nie jest 2a plus 2b, tak jak byłoby w przypadku zwykłego prostokąta, tylko 2a plus 4b. No a pole powierzchni jest tak jak poprzednio. A razy B. No i dlatego rozwiązaniem nie jest kwadrat oboku 9 metrów, oboku 9 jednostek, no bo na taki kwadrat, na ogrodzenie zewnętrzne takiego kwadratu zużylibyśmy całe 36 metrów siatki i nie starczyłoby nam na te wewnętrzne ogrodzenia, więc trzeba nad tym się troszeczkę zastanowić. No ale cała idea algebry tak naprawdę polega na tym, że ludzie zauważyli, że w bardzo wielu różnych zastosowaniach pojawiają się te same równania. I w związku z tym, zamiast rozpatrywać każde z tych różnych kontekstów, z różnych sytuacji, a takie problemy umieli już chyba rozwiązywać Babilończycy tam 1500 lat przed naszą erą, tylko nie patrzyli na to w sposób ogólny, zajmowali się każdym z takich problemów oddzielnie, to można zajmować się tymi równaniami, no bo identyczne równania mają te same rozwiązania, prawda? Z tym się zgodzimy. No więc spróbujemy tutaj zrobić jakąś sztuczkę, żeby doprowadzić te równania do takiej samej postaci, jak te równania, które stanowiły punkt wyjścia dla rozważania, który z prostokątów o ustalonym obwodzie ma największe pole powierzchni. No i aż się prosi, no tu mamy 4b, no to spróbujmy wprowadzić nową zmienną c równe 2b. Wtedy pierwsze równanie, ten obwód w zależności od boków a i c wygląda tak, jakby to był prostokąt. No a drugie równanie się troszeczkę różni, no bo pole powierzchni teraz jest 1/2, c jest 2b, tak? Więc tu musi się pojawić 1/2, żeby było ab. No ale jak chcemy, żeby pole powierzchni, czyli 2 razy pole powierzchni równa się a razy c, no ale jak chcemy, żeby to pole powierzchni było największe,
no to możemy równie dobrze rozpatrywać sytuację, w której 2 razy S i nazwać to jakimś nowym polem powierzchni abstrakcyjnym jest największe. No bo jeżeli podwojone pole powierzchni S jest największe, to i powierzchnia S jest największa. Czy pole powierzchni S jest największa, bo dwójką nie możemy manipulować. To jest druga dodatnia liczba całkowita i w żadnym wypadku nie zależy od rozmiarów tego prostokąta, czy tam od jego obwodu, czy też od długości siatki, jaką mamy do dyspozycji. No więc ponieważ te równania formalnie wyglądają tak samo jak te równania w zadaniu o maksymalnym polu powierzchni prostokąta o ustalonym obwodzie, no to mają takie samo rozwiązanie. No takie wtedy rozwiązaniem jest kwadrat, czyli C równa się A. No i stąd wynika, że C i A muszą być równe 9. No a jeżeli wrócimy z powrotem do definicji B, to B jest równe 4,5. No i pole całego prostokąta jest równe 40,5 metra kwadratowego tego całego obszaru. I on się dzieli na 3 wybiegi. Każdy z nich ma rozmiar x, ten 1/3 A, czyli 3, i B, czyli 4,5, i pole powierzchni 3 razy 4,5 to będzie ile? 3 razy 4, 12, 3 razy pół to 1,5, czyli 13,5 metra kwadratowego. No i jak pomnożymy te 13,5 metra kwadratowego przez 3, to dostaniemy 4,5 metra kwadratowego, tak jak tu żeśmy napisali. A więc wykorzystując to, co jest w algebrze najciekawsze i pewnie najważniejsze, to znaczy spostrzeżenie, że jednakowo wyglądające równania, nawet jeżeli odnoszą się do różnych sytuacji i te zmienne mają zupełnie różną interpretację, jednakowo wyglądające równania mają takie same rozwiązania. No, udało nam się ten problem rozwiązać, pomimo że zajmujemy się algebrą w klasie 6.